Zaprezentuję Wam ćwiczenie, którym będzie podpór przodem na przedramionach, czyli tak zwany plank. To ćwiczenie zaangażuje do pracy bardzo ważne grupy mięśni, tak zwanych mięśni core, czyli mięśnie brzucha, mięśnie prostowniku grzbietu oraz mięśnie pośladkowe. Te mięśnie odgrywają bardzo ważną rolę podczas wykonywania wielu ćwiczeń, m.in. przy przysiadach czy martwych ciągach. Przejdźmy do wykonania ćwiczenia. Przyjmujemy pozycję w podporze przodem. Przedramiona są skierowane do siebie równolegle, rozstawione na szerokości rozstawu barków osoby trenującej. Stopy złączone, palce i pięty, kolana również. Całe ciało utrzymujemy w jednej linii, mocno spinamy mięśnie brzucha oraz mięśnie pośladkowe. I to ćwiczenie wykonujemy w jednostce czasowej. Podstawowymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to wyginanie grzbietu, gdzie prostowniki są bardzo mocno spięte, a mięśnie brzucha rozciągnięte, czyli ten odcinek strefy core przestaje być stabilizowany. I kolejnym błędem jest unoszenie zbyt wysoko biodra, przez co całe ciało nie jest w jednej linii i kłóci się to z ideą tego ćwiczenia. Przejdźmy do poprawnego wykonania ćwiczenia. Przedramiona przy podłożu, skierowane do siebie równolegle, stopy złączone, mięśnie brzucha, pośladki spięte. Dodatkowym elementem może być spięcie mięśni czworogłowych ud. To ćwiczenie jest niezbędne, aby dobrze wykonywać wielostawowe ciężkie ćwiczenia.